Jest 10 września, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Teledzień. Wczoraj do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 74 za Klukami. W płomieniach stanął samochód osobowy. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Na miejscu straż pożarna ugasiła pożar. Nikt nie odniósł w tym zdarzeniu obrażeń. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru samochodu było zwarcie instalacji elektrycznej. Do redakcji zadzwoniła kobieta z prośbą o interwencję. Chodzi o komunikację miejską, która jest szczególnie oblegana w godzinach porannych, kiedy do szkół jadą uczniowie. Jak podkreślała w rozmowie mama ucznia, chodzi o transport na linii numer 2 i 4. Te połączenia rano są mocno przeładowane, a liczba pasażerów jest zdecydowanie większa niż mogłyby na to wskazywać wprowadzone w związku z COVID-19 obostrzenia. Pyta, dlaczego skoro w szkołach panuje rygor sanitarny, nie można zadbać o bezpieczny transport uczniów do szkół i podstawić dodatkowych autobusów na tych liniach. Zakład Komunikacji Miejskiej na takie uwagi jest otwarty. Po wcześniejszych interwencjach dotyczących innego połączenia dostosowano tak rozkład, by obłożenie było mniejsze. Mamy sygnały od pasażerów, akurat to od dwójki to jest pierwszy sygnał, ale monitorujemy na bieżąco, dlatego że jest liczona ilość pasażerów i widzimy również, co się dzieje. Dobrze byłoby również spojrzeć na rozkład jazdy, bo często jest tak, że na przykład dwójka jedzie pierwsza i zabiera gro pasażerów, a za chwilę jadą dwa czy trzy inne autobusy w tym samym kierunku i one są już na połowę puste. Jeżeli takie sygnały od mieszkańców, to prosimy albo bezpośrednio do spółki, do dyspozytora, ewentualnie można też spojrzeć na aplikację, kiedy przyjedzie, bo za chwilę mogą być rzeczywiście puste autobusy. Są sytuacje, że ta jak szóstka na przykład była przeładowana w ciągu pierwszych dni, kiedy dzieci wróciły do szkoły, ale puściliśmy wzmocnienie. No oczywiście to kosztuje, bo jadą dwa autobusy o tej samej godzinie. Głównie w godzinach szczytu, czyli do szkoły, ze szkoły po pracy. Ale na każdy sygnał staramy się reagować i jeżeli będą takie sytuacje, że będą przepełnienia, no trudno, będziemy wysyłali wzmocnienia. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami również w Zakładzie Miejskim Komunikacji obowiązuje limit pasażerów. Od 2 czerwca w autobusie może być zajęta połowa miejsc siedzących i stojących. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ma nowego dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej. Starszy kapitan Bartosz Stefanek to trzecia osoba w komendzie. Już przejął obowiązki, jak mówi, służba w Straży Pożarnej to tradycja rodzinna, a on jest trzecim pokoleniem i nigdy nie miał wątpliwości, jaką karierę zawodową wybrać. Moja dotychczasowa kariera, przez ostatnie 7 lat pracowałem w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, a dokładnie w ośrodku szkolenia w Sieradzu. Zajmowałem się szkoleniem, doskonaleniem zawodowym zarówno strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, jak również współpracowaliśmy z innymi służbami. Między innymi prowadziliśmy szkolenia policji, w ostatnim czasie również szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. No i w ramach współpracy jeszcze również z innymi służbami. A ten powrót do bełchatowskiej jednostki? Powrót do bełchatowskiej jednostki po części przyczyniły się do tego sprawy osobiste związane z narodzinami córki, no i chęcią bycia bliżej rodziny, ponieważ no, do Sieradza dojeżdżałem codziennie prawie 70 km. W tej chwili ten dystans się znacznie zmniejszył, ponieważ no, od urodzenia mieszkam w Bełchatowie. Dowódca to jest, jak się mówi, trzecia osoba tak naprawdę w komendzie. No jest to dosyć wysokie stanowisko. Dowódca kieruje pracą jednostki ratowniczo-gaśniczej, czyli tą częścią straży, która bezpośrednio ma kontakt z mieszkańcami naszego miasta Bełchatowa, czyli tymi osobami, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Ma pan również szereg różnych dodatkowych jak gdyby uprawnień, które też tutaj mogą zostać wykorzystane. No, przez swoją ostatnią służbę w ośrodku szkolenia, jako osoba, no, która prowadziła szkolenia dla innych strażaków, miałem okazję zdobyć szereg różnych kwalifikacji, zarówno zawodowych, jak i nie tylko zawodowych. Mam, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, uprawnienia instruktora ratownictwa wodnego, lodowego, ratownictwa technicznego, ratownictwa wysokościowego. Posiadam również uprawnienia instruktora płetwonurkowania. Jestem również członkiem specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Piotrków w charakterze kierującego pracami podwodnymi. Praca w Straży Pożarnej to tak naprawdę był cel od samego początku.
To był cel od samego początku i również tradycje rodzinne, ponieważ jestem trzecim pokoleniem strażaków w rodzinie. Mój dziadek, tata byli zarówno strażakami zawodowymi, jak również członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełchatowie. I tak naprawdę od samego początku, od dziecka miałem kontakt ze strażą. Dziadek zabierał mnie na różnego rodzaju ćwiczenia, zawody, uroczystości strażackie. Także no, Straż Pożarna, ze Strażą Pożarną jestem związany tak naprawdę od małego. Jak został pan przyjęty tutaj w jednostce? No, tradycyjnie, czyli pierwszego dnia była kąpiel tutaj w naszym stawie, a poza tym no, bardzo ciepło. Zarząd klubu HDK PCK przy elektrowni Bełchatów serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi. Akcję zaplanowano 11 września, a mobilny bus poboru krwi zaparkuje na parkingu przy ulicy Kolejowej 4. Rejestracja prowadzona będzie w godzinach od 8 do 11.30. Osoby chętne powinny pamiętać, by w dniu donacji rano zjeść lekkostrawne śniadanie oraz wypić dużo płynów. Ponadto należy wziąć ze sobą dokument tożsamości. Tylko do jutra kibice brunatnej drużyny mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w wyjeździe grupowym. To będzie pierwszy wyjazd od marca, kiedy tuż przed zamrożeniem ligi kibicom GKS-u udało się jeszcze wspierać drużynę w Opolu. Inauguracyjna oficjalna podróż po półrocznej przerwie odbędzie się w kierunku Niecieczy. Tam też bełchatowianie zmierzą się z tamtejszą Termaliką. Zapisy na wyjazd prowadzone są poprzez profil Bełchatowianie lub bezpośrednio w ośrodku Kibice Razem do piątku 11 września. Zbiórka na wyjazd zaplanowana została na sobotę na godzinę 14.30, kwadrans później odjazd, mecz o godzinie 20.00. Plan przygotowań przed sobotnim starciem GKS-u Bełchatów z Termaliką Bruk pod Niecieczą przewiduje 5 jednostek treningowych. Jutro po treningu drużyna uda się na zgrupowanie do Tarnowa. Warto zaznaczyć, że do treningów na pełnych obciążeniach powrócił Patryk Winsztal, który z powodów zdrowotnych stracił 2 tygodnie sezonu. Przed zespołem Marcina Węglewskiego 6. oficjalny mecz z rywalem z Niecieczy. Bilans spotkań jest korzystniejszy dla gospodarzy sobotniego spotkania. Mecz z trzecią w tabeli Termaliką rozpocznie się w sobotę 12 września o godzinie 20.00. W dzisiejszym Teledniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Zapraszam na jutrzejszy serwis na godzinę 20.00.